Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, kontra Mega Kościół, kontra pastor Chojecki. Wysłuchałem sobie całego nagrania, czy Polacy przeżyją bez sakramentów, którędy do nieba, z wczoraj. Moi kochani, króciutki wycinek sobie tylko przesłuchamy. Jak pastor Chojecki z córką Kornelią interpretuje misję posłania apostołów przez Chrystusa, końcowe wersety Ewangelii świętego Mateusza. Zwrócimy sobie uwagę na pewne rzeczy. Oczywiście absolutnie neguję tutaj chrzest. Posłuchajmy sobie chyba niecałe 2 minuty wypowiedzi pastora Chojeckiego i zobaczymy sobie manipulacje i tak ewidentne zakłamanie tekstu, że naprawdę, jeżeli się mówi, że sekty piorą mózgi, to ten Kościół Nowego Przymierza jest doskonałym przykładem tego, jak można mieć sprany mózg do tego stopnia, że nie widzi się tak oczywistych oczywistości, jeżeli chodzi o chrzest. Wysłuchajmy sobie pastora Chojeckiego, oddaję mu głos i przejdziemy sobie za chwilę do komentarza. Jak 2 razy 2. To dobra nowina o tym, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu i jak to możemy przyjąć osobiście, aby być zbawieni. To jest istota chrześcijaństwa. Za chwilę się zacznie to. Tak jak na ślubie. Istotą jest ślubowanie, a obrączki są tylko znakiem tego ślubowania. Przecież Jezus nakazał też chrzcić. Teraz. Dokładnie nakazał jako główną misję. Podejrzewam, że chodzi ci o wielki nakaz misyjny Jezusa. To jest końcówka Ewangelii Mateusza. Jeśli odczytamy właściwie ten tekst, zobaczymy, że to całkowicie jest spójne z postawą apostoła Pawła, który nie przywiązuje wielkiej wagi do chrztu, a jedynie do głoszenia Ewangelii i uwierzenia, osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Wielki nakaz misyjny Jezusa brzmi tak. Jezus rozpoczyna: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tu jest parę błędów tłumaczenia, bo nie chrzci się narodów, tylko uczniów, czyli chrzcząc ich, a nie je. Ale główny nakaz to jest: czyńcie uczniami. Gdy idziecie, gdy chrzcicie, gdy nauczacie. To jest taka budowa tekstu, czyli główna misja to jest głosić Ewangelię i w ten sposób tych, którzy uwierzą, czynić uczniami Chrystusa. Chrzest jest tylko wyrazem już posłuszeństwa ucznia Jezusa Chrystusa. Czyli można być zbawionym bez chrztu. Ależ oczywiście. Program, który nie ma. Ależ oczywiście. Kluczowe chrzest pytania. Nie ma nic do zbawienia. Chrzest tylko symbolizuje, że zbawienie już się dokonało. Jeśli coś się dokonało, to coś, co działa, dzieje się później, nie może mieć wpływu na to, co już się dokonało. Moi kochani, wyłapaliście zapewne to zmanipulowanie tekstu przez pastora Chojeckiego. Moi kochani, przeczytajmy sobie tak, jak pastor Chojecki przeczytał, tak. Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, prawda? Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. I teraz pastor Chojecki mówi, że chrzest jest absolutnie niekonieczny, że Chrystus tutaj tak kładzie nacisk, żeby nauczać i czynić uczniów. Ale właśnie chrzest jest tym fundamentem, tutaj chrzest jest tutaj podany przez Chrystusa jako środek do tego, by ci przyjmujący wiarę stali się uczniami. Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, w jaki sposób? Udzielając im chrztu. A więc Chrystus, mówiąc tutaj
o chrzcie nadaje mu pierwszorzędną wartość i znaczenie jako środek i instrument do tego, aby narody stawały się uczniami przez chrzest. I teraz, moi kochani, tak wymyśliłem sobie na poczekaniu praktycznie, na potrzebę, taki przykład. Troszkę z inżynierii wodno-rolniczej, że tak powiem. Jeżeli ja, załóżmy, jako jest rok zakończenia jakichś studiów rolniczych i wysyłam was, kochani, do Afryki na misję i wam powiem. Stworzymy sobie podobną konstrukcję zdania. Idźcie do krajów Afryki i uczcie ich systemu nawadniania przez budowanie zapór na rzekach i systemu kanałowego. Tak? I uczcie ich tej technologii. Tak? Więc teraz tak, przekładając tą logikę pastora Chojeckiego, ja was posyłam na to, żebyście uczyli w Afryce farmerów rolnictwa i nawadniania, tak? Ale jak można uczyć, jak można zrealizować tę rzecz, tak, żeby nawadniali, jeżeli nie zbudujecie tamy? Jeżeli nie zbudujecie śluz na rzekach. Więc posyłam was, żeby nawadniać pola afrykańskie, wskazując wam na środek. Budujcie tam. No oczywiście to nie musi być dokładnie tak, jak trzeba to robić, ale po prostu przykład z życia, taki paralelny przykład z życia. Daję wam środek. Chcecie tam, żeby oni się nauczyli tej technologii, wszystkiego tego, czego ja was nauczyłem na studiach rolniczych, przekazujcie im to, tak? W porządku, ale żeby nawadniać ziemię, to daję wam środek, budujcie tamy. A więc budowa tam jest niezbędna do nawadniania, czy najpierw się nawadnia, a później się buduje tamę? Jak wam się wydaje, żeby nawodnić pole w Afryce, to najpierw się nawadnia, a później na znak nawodnionego pola buduje się zaporę na rzece i kanały doprowadzające wodę? Czy żeby nawodnić pole, to trzeba zbudować zaporę na rzece, śluzy i puścić tą wodę tam, gdzie ma iść, tak? Więc tak jak niezbędny jest tama, tak prawda, no jakieś zapory na wodzie, żeby tą wodę z rzek poprowadzić na pole i je nawodnić, tak, i żeby to pole wydało owoc, tak samo w naszym życiu, aby się stać uczniem Chrystusa, niezbędny jest chrzest. Więc to, co pastor Chojecki tutaj absolutnie pomija i degraduje do jakiegoś znaku, Chrystus ukazuje tu niezbędność. Ewangelia świętego Marka w misji posłania mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Prawda? Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. I tutaj też jest idźcie, więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, tak? To jest genialne, po prostu całe narody, nie jakieś tam poszczególne Kowalski stamtąd, Nowakowa stamtąd i całe narody, aby stawały się uczniami, chrzcząc je, czyli Chrystus daje wam środek, aby się ktoś stał uczniem, tak, nauczajcie ich, ale staje się moim uczniem przez chrzest. I wtedy uczcie ich, zobaczcie, jak to jest właśnie głosić, czyli przez głoszenie, ktoś staje się, przyjmuje wiarę, chrzci. Przez chrzest staje się uczniem Chrystusa i później Chrystus mówi, uczcie ich, czyli ten świeżo upieczony uczeń
potrzebuje nauki tego wszystkiego, co Chrystus przekazał apostołom. Więc chrzest jest konieczną koniecznością do zbawienia. Jest konieczną koniecznością do tego, by stać się uczniem Chrystusa. Sam Chrystus tu wyraźnie na to wskazuje. Czyńcie ich uczniami, udzielając im chrztu. A więc Chrystus mówi otwarcie o sposobie, w jakim trzeba się tym uczniom stać. Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nawadniajcie pola przez zapory na wodach, na rzekach, tak? I kanały tam doprowadzające, nie? A więc nie można nawodnić pola, jeżeli się nie ureguluje rzek, nie? Jakiegoś systemu nie stworzy. Nie można się stać uczniem Chrystusa, jeśli się nie przyjmie chrztu. Prawda? I tak jeszcze w dwóch słowach, bo święty Paweł pisze w liście do Koryntian, że niewiele osób ochrzcił, nie posłał mnie Chrystus, prawda, żeby chrzcić, tylko żeby głosić Ewangelię. I święty Paweł niby tutaj według pastora Chojeckiego olewa chrzest, że to jest absolutnie niepotrzebne. Proszę, zapoznajcie się z całym kontekstem, bo święty Paweł mówi, nie chciałbym, abyście myśleli, że w imię moje zostaliście ochrzczeni. Tam chodziło o podziały, że ja należę do Sylasa, ja należę do Kefasa, do Apollosa i do innych, prawda? Więc stworzyły się podziały, jest to pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian i święty Paweł mówi, nie chcę, żebyście myśleli, że jesteście jakoś w imię moje ochrzczeni, że jesteście jakoś przeze mnie ochrzczeni, więc jesteście taką wewnętrzną frakcją Kościoła, która należy do świętego Pawła. Nie, wszyscy, Chrystus nie jest podzielony i w tym kontekście mówi, że ochrzcił niewiele osób, że prawda, nie chcę, żeby właśnie ci ochrzczeni przyjmowali właśnie, że oni są już świętego Pawła, tak jak to wcześniej mówił, że są Apollosa i tak dalej, więc też taki fajny fragment używa, że święty Paweł w liście do Galatów 6,15 mówi, że teraz ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ważne jest tylko nowe stworzenie. I święty Paweł tutaj według pastora Chojeckiego potępia chrzest, bo mówi, że chrzest, jak sobie posłuchacie dalej, że chrzest jest absolutnie nieważny i święty Paweł właśnie o tym mówi, ale panie pastorze, święty Paweł nie mówi ochrzczony czy nieochrzczony, tylko obrzezany czy nieobrzezany, nie ma znaczenia. W jakim kontekście chodzi? Chodzi o to, że obrzezanie było znakiem Starego Przymierza dla Żyda, tak? I teraz nawracający się poganie spotykali się właśnie z pewnym naciskiem judaizujących, że przyjął chrzest, w porządku, stał się chrześcijaninem, ale musi się jeszcze dodatkowo obrzezać, czyli przyjąć znak Starego Przymierza, prawda, przez obrzezanie. I święty Paweł tutaj mówi, nie kochani, czy jesteś obrzezanym, czy jesteś chrześcijaninem pochodzenia żydowskiego, czyli obrzezany, czy chrześcijaninem pochodzenia pogańskiego bez obrzezania, to nie ma znaczenia, bo jesteście chrześcijanami, czyli staliście się w Chrystusie nowym stworzeniem. I czy Żyd jest ochrzczony, ale też i obrzezany, prawda, przed nawróceniem, to nie ma znaczenia jego obrzezanie, tak samo jak brak obrzezania u pogan nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Chodzi o obrzezanie, a nie o chrzest. Więc też tutaj pastor Chojecki po prostu, no to jest karygodne, kochani. Święty Paweł pisze obrzezanie, a pastor Chojecki podciąga sobie, że chrzest, tak, że czy ochrzczony, czy nieochrzczony, to nieważne. Nie, absolutnie. Chrzest jest koniecznością do zbawienia. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Ale jest napisane, że jak ktoś nie uwierzy, to już został potępiony, a więc nie ma chrztu. Nie patrzcie na to, co jest, żeby być potępionym, że kto nie uwierzy, będzie potępiony. Drugie zdanie tyczy się potępienia. Pierwsze mówi o zbawieniu. Wiara i chrzest. Będzie zbawiony. Tego się trzeba trzymać. Ale dobra, to tak na marginesie. Chciałem tylko zwrócić uwagę właśnie na tą karygodną manipulację, na ślepotę sekciarską, kochani, na ślepotę sekciarską takich naprawdę
na żenująco niskim poziomie, do którego sprowadza ich czysta nienawiść i zaślepienie naprawdę. Bo to już trzeba być naprawdę jakimś zaślepionym, żeby nie widzieć z tak prostego tekstu oczywistej konieczności chrztu świętego do zbawienia, chrztu świętego do tego, żeby stać się uczniem Chrystusa. Przecież to jest tak wyraźnie powiedziane. Czyńcie ich uczniami, udzielając im chrztu. A więc w jaki sposób mają się stawać uczniami? Przez chrzest święty w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże, pozdrawiam.